Felieton pana Waldka. Ja myślę, że państwo już wiedzą ci, którzy oglądają nas na kanale YouTube Polskiego Radia Rzeszów, że kiedy ja się tak wyginam, to albo kontaktuję się z Jurkiem, który jest realizatorem, lub też z Markiem, który pełni dyżur telefoniczny, czyli w tę stronę. A w tę stronę to pan Tomek już wie dlaczego. Bo, bo pani będzie telefon odbierała. Tak, tutaj odbiera się telefon. No to już państwo wszystko wiedzą. Zachęcamy, można zajrzeć na nasz kanał y, y, Polskiego Radia Rzeszów na YouTube, y, filmiki niebawem też się pojawią z dzisiejszej Audycji, a tymczasem felieton pana Waldka. Tytuł: Proszę. Teoria, a praktyka. O, brzmi, brzmi, brzmi. Och, jak to brzmi? A co ma się za dzieje za, wewnątrz? Ta, dalej, we, Czekamy pisa. na tą petardę. Uwaga! Będzie. Witam. Do takiego, a nie innego tematu sprowokowało mnie kilka ostatnich sytuacji, których doświadczyłem, a zwłaszcza ostatnia, którą przedstawię nieco później. Teoria i praktyka. Można założyć, że to jak mąż i żona, jedno ciało, jedno uzupełnia drugie. Och, tylko w jakim są błędzie ci, którzy tak uważają. Ani ten pierwszy związek, ani ta druga instytucja często ze sobą nie korelują. Ja myślę, że żona pana Walka nie słucha tych <noise> ten, no chyba. Tak już jest, że w każdym momencie i na każdym kroku naszego życia spotykamy się z teorią, a później praktyką, bo to taka powinna być kolejność: najpierw instrukcja, później uruchomienie, choć nie zawsze, bo są wyjątki. Od, na przykład, moja żona nigdy nie czyta instrukcji, choćby była w obrazkach. Ale przepraszam bardzo, co to za sztuka coś uruchomić, jak się przeczyta instrukcje? A wie pani, że ja tego zaczynam? No ale dobrze, niech pani czyta. Nie możesz też nigdy nie czytać. A ja czytam. Ja, czytam. ja też nie czytam. I, <laughs> I już, prawda? tak. Nie, no bo ja co to za sztuka przeczytać? Na zasadzie czytać? błędu. Ale oczywiście. Ostatnio, z... mogę chwileczkę? Mhm. No, ostatnio z moją szwagierką właśnie rozmawialiśmy o irygatorze. Ja mówię, że tam jest taki filterek, który trzeba wyczyścić. Gdzie filtr? Nie ma żadnego filterka. Ja mówię, w instrukcji było, że trzeba to wyjąć. Jaki Jakie instrukcje? Ja nie czytałem <laughs> do instrukcji. Mam przecież. No dobrze. <laughs> tak to działa. Pan Waldek na szczęście tutaj tak skontatował. Lepiej nie będę zmierzał w tę stronę, bo to dość ryzykowne. No w każdym razie, chcesz coś zrobić po raz pierwszy, na przykład zmienić koło, to najpierw czytasz, jak się to robi, czyli pozyskujesz wiedzę teoretyczną, a później starasz się ją uzewnętrznić, czyli wcielić w czyn. Różnie to oczywiście wychodzi, chociażby mi i nie mam na myśli zmiany koła, bo to mam obcykane idealnie, ale na przykład kiedyś zamiast krupniku, bo mi się zamarzył, wyszła mi jakaś breja czy papka. Ale nie chciałem sobie robić przykrości, więc zjadłem smagokę, okay, ale ta konsystencja, fu. Ale czas na moją opowiastkę. Sytuacja. Krem. O krę! Krem. Nie wiem, krem. że pan krem zrobił. Sytuacja miała miejsce w ostatnią sobotę, a właściwie już niedzielę, bo była druga po północy. Odebrałem kilka osób z przyjęcia i wracaliśmy do domu. DK numer 19 około 206 km. To ważne, bo tam jest dość przykry zakręt, który już niejednego sponiewierał, zwłaszcza gdy jest mokro. I tak było tej nocy. Zbliżając się do tego miejsca około 100 metrów przede mną, zobaczyłem czerwone światła, które zrobiły obrót wokół własnej osi i zgasły w rowie. Zatrzymałem się oczywiście, awaryjne włączyłem. I pobiegłem do pechowca. Już się gramolił, więc pomogłem mu tylko otworzyć drzwi, w tym przypadku jak w Lamborghini, czyli do góry, choć to był jakiś Ford. Zaraz zatrzymał się też jakiś opel, z którego wysiadła para w balowym stroju. Zresztą facet i na stroju zataczał się, a może tylko omijał kałużę. Gość z tego forda prosi, żeby go wyciągnąć, choć wiem, że to słaby pomysł. Godzę się. Już linka zapięta i pasior buksuje na mokrym asfalcie, ale przynajmniej zmysł węku jest wechtany miłym zapachem palonej gumy. E, chyba ten dym zachęcił do zatrzymania kolejne auta. Wytoczyli się z nich kolejni w balowym nastroju. Wspólnymi siłami wyciągnęliśmy pachowca. Ale ja zrzucam linka i po angielsku bez słowa oddalam się z imprezy. Zaczyna się robić po prostu niebezpiecznie. Pada deszcz, ciemno, coraz więcej balowych ziomków, tir za tirem, zero kamizelek, zero jakiejś dyscypliny. Wszyscy chodzą koło tego auta, jakby to ufo wylądowało. Dobrze, że ktoś jakiś trójkąt rozłożył. No nic, było minęło, ale refleksja przyszła, kiedy leżałem w łóżku. To było bardzo nieprofesjonalne i niebezpieczne. A co gdyby linka się zerwała? Kogoś przygniotło tamto auto. Albo lina komuś krzywdę zrobiła, albo uderzyła w przejeżdżające auto i to jeszcze wiele możliwości niekorzystnego przebiegu sytuacji przychodzi do głowy. Reasumując, teorie do zastosowania w takiej sytuacji znałem, ale praktyka pokazała co innego. Na szczęście doświadczenie jakie zdobyłem na pewno zaprocentuje w przyszłości. Mam skromną nadzieję, że moja przygoda i moje przemyślenia będą przestrogą, a przynajmniej pobudzą czyjąś refleksję przed podjęciem ryzykownych działań. Broń Boże nie sugeruje obojętności w takich sytuacjach, pomagać zawsze trzeba, ale ryzyko należy podejmować tylko w sytuacji wyższej konieczności. Dziękuję, przepraszam i pozdrawiam. Waldek, pan Waldemar Warhoł, nasz palietonista. Dziękujemy bardzo. Proszę. Długie, ładne, zgrabne.